Projekt Ekspert Aldi Poleca jest projektem skierowanym do naszych klientów, po to, aby pokazać naszym klientom, że produkty marki własnej są niejednokrotnie tak samo dobre jakościowo, jak i nawet nie lepsze niż produkty brandowe. Cześć, jestem Paweł, jestem kierownikiem kategorii w Aldi. Moja praca w Aldi jako kierownika kategorii polega tak naprawdę na dostarczeniu naszym klientom produktów na półkę. I ten proces zaczyna się od samego pomysłu, jaki to produkt mógłby być, poprzez wprowadzenie tego produktu finalnie do naszego asortymentu, no i skończywszy na tym, że ten produkt jest naszym klientom oferowany. Projekt, który najlepiej wspominam, jest to projekt zorganizowania Wyspy Grillowej. Celem tego projektu i zamysłem tego projektu było zebranie wszystkich produktów w jednym miejscu, tak aby zakupy były jak najbardziej wygodne dla naszych klientów. Jeżeli chodzi o ciekawostkę dotyczącą pracy kategorii managementu, o której ktoś spoza branży mógłby nie wiedzieć, to jest to kwestia pakowania i ekspozycji produktów, które znajdują się na naszych półkach. Wiele osób może nie wiedzieć, że wszystkie kartony są kartonami ekspozycyjnymi, żeby praca na sklepie z tym produktem była łatwiejsza i żeby pracownik sklepu mógł w sposób szybszy uzupełnić brakujący zapas na półce. Projekt Ekspert Aldi Poleca jest projektem skierowanym do naszych klientów, po to, aby pokazać naszym klientom, że produkty marki własnej są niejednokrotnie tak samo dobre jakościowo, jak i nawet nie lepsze niż produkty brandowe. Na udział w projekcie Ekspert Aldi Poleca zdecydowałem się dlatego, żeby nasi klienci wiedzieli, że za każdym produktem stoi człowiek i każdy produkt jest kilkanaście razy testowany, oglądany, oceniany, zanim finalnie trafi do naszego asortymentu, po to, żeby być pewnym, że jakość, którą dostarczamy naszym klientom, jest jakością jak najwyższą. W pracy kategorii managementu występuje wiele projektów międzynarodowych. Przykładem jednego z takich projektów jest chociażby praca nad ułożeniem naszych sklepów, to znaczy w jakim miejscu znajdują się konkretne kategorie, tak aby nasz klient, wchodząc do naszych sklepów, zrobił zakupy w jak najprostszy i jak najbardziej przejrzysty sposób. Jeżeli chodzi o radę, jaką mógłbym dać osobie, która zaczyna swoją pracę w dziale kategorii management, to jest nauczenie się wytrwałości i cierpliwości, gdyż ta praca jest bardzo dynamiczna, mamy bardzo wiele zadań na co dzień do zrealizowania i na pewno trzeba dużo samozaparcia, żeby te początkowe etapy, kiedy jest dużo wiedzy do przyswojenia, przejść suchą stopą. Jeżeli chodzi o nasze wyróżniki w Aldi, to do głowy przychodzą mi na szybko dwa produkty z kategorii chemicznej. Pierwszy z nich to są chusteczki zapobiegające farbowaniu i wzmacniające kolory, które są produkowane zgodnie z niemiecką recepturą i wyprodukowane są w Niemczech. Drugim z tych produktów jest odplamiające mydło galasowe, produkt, którego nie można znaleźć na rynku dyskontów nigdzie poza siecią Aldi. Zaangażowany. Jakościowy. Dynamiczny.